Zawsze gdzieś tam się oglądało tą piłkę, nie zaraził jeszcze Ronaldinho jak był w Barcelonie. Na początku chciałbym Cię zapytać o taki typowy tydzień z życia skoczka narciarskiego. Jak to wyglądało? Czy był jakiś czas dla rodziny, czy jednak cały czas tylko walizki, konkursy i tyle? No z reguły to wyglądało tak, powiem nie od początku tygodnia, ale od tego jak wyjeżdżaliśmy na zawody. Czyli z reguły to bywało w czwartki, że wyjeżdżaliśmy na zawody. W piątek mieliśmy kwalifikacje, przed kwalifikacjami jakiś trening taki delikatny na pobudzenie. Po kwalifikacjach był czas na odpoczynek, regenerację, sobota zawody, niedziela kwalifikacje zawody. Z reguły był powrót do domu w niedzielę, ale niekiedy bywało tak, że mieliśmy samolot na przykład w poniedziałek. No to się przylatywało, dajmy na poniedziałek się było już w domu. Czasami był dniem odpoczynku, czasami nie, bo trzeba było zrobić trening, ale tak naprawdę no, wtorek, środa to już były dni, gdzie było trochę odpoczynku, było też trochę treningu i w czwartek znowu kolejny wyjazd, więc tak naprawdę w domu to tak bywałem gościem i często tylko zmienić rzeczy, wyprać rzeczy, spakować walizki i się jechało dalej, także tego czasu nie było dużo. A właśnie a propos jeszcze tych podróży, bo też nie ukrywam, że też trochę sobie pojeździłem na zawody jako kibic i często jest tak, że skoczkowie podróżują takimi samolotami rejsowymi, a nie tak jak piłkarze czarterami i... Niestety nie. My normalnie właśnie rejsowymi samolotami latamy. Często też podróżujemy, jak są zawody gdzieś w Niemczech, gdzie nie ma długiej drogi, czy to Niemcy, Austria, to podróżujemy samochodami. Ale z reguły w sezonie zimowym już było tak, że raczej tymi samolotami i no, tak jak to, tak to wyglądało. A jak wyglądał taki typowy dzień na skoczni, powiedzmy w tą sobotę, kiedy już były po kwalifikacjach i był tylko ten konkurs i powiedzmy tam seria próbna? Jak to wyglądało od rana? No to rano zawsze jest trening taki aktywacyjny, gdzie czasami sobie coś zagramy, porozciągamy się, zrobimy imitację, taki delikatny naprawdę trening. No po czym jedziemy na skocznię, no to wiadomo, gdzieś tam godzinę, półtorej godziny przed samymi zawodami, żeby się rozgrzać na skoczni. Czasami robiliśmy rozgrzewki w hotelu i dojeżdżaliśmy już na skocznię przygotowani. Po czym no pierwsza seria, potem utrzymać temperaturę, druga seria i, no i popakować się i jechać odpocząć do hotelu. A tak już troszeczkę odchodząc od skoków, skąd się wzięła ta pasja do piłki, do Barcelony? Kurczę, skąd? Nie wiem. Zawsze gdzieś tam się oglądało tą piłkę. Nie zaraził jeszcze Ronaldinho jak był w Barcelonie, także to już od lat kibicuję. Więc no tak zostało i naprawdę staram się oglądać mecze. Nawet teraz jak tutaj jechałem, to grali w samochodzie, żona prowadziła, ja sobie jeszcze zerkałem na mecz. Więc staram się je śledzić. No, lubię tą drużynę, kibicowałem od zawsze. Czy to mieli gorsze momenty, czy lepsze, więc tak. Popatrzcie na tego ziomeczka. Niby Turek, ale jednak tak po włosku troszeczkę. Po włosku style. Nie, włoski style. Włoski style. Pizza. Wenecja. Emre, how was in Venecia? Yeah, it was great, yeah. It was great. Some good pizza, some good rest time. Rest time is good, but actually I prefer the Polish food, you know? Fioregi and I don't know, Rasu, yeah. And Żurek? I don't eat Żurek yet. Why? I don't know, what is this? Żurek, well, it was a ranking with the soups, and Żurek is second best soup in the world, you know? Only ramen was better. I hear they make in the bread, inside the yes, bread? Yes, yeah, it's Żurek. Yeah, but I don't eat. Man, you need to try it. But they make in chicken? With chicken? Yeah. No, it's with sausage. Sausage? Yeah. Maybe I can try it. Yeah. You need to try it, but you like? He knows more than me. This guy is close. It's half Polish, you know. Becoming more Polish and more. Tak. Dawaj coś po polsku. Co chcesz? Ja. No, ale powiedz coś kibicom. Co ja powiedziam? No, co byś chciał powiedzieć kibicom? Dzisiaj jedziemy po cie punkty. Thank you.
Cześć. Dawaj panowie, mamy dużą szansę. Put this in your head, guys. You have big chance. Put this in your head. Come on. Trust each other. Enjoy and win the game. Zagrajmy mecz na naszych zasadach. We play for our own guys. We know how we want to play. Damy im tutaj coś poczuć, to p***o nie umieją piłkę grać. Mają cały czas mieć p***o po prostu, cały czas. Powodzenia. Ma jakąś historię ta koszulka? Co? Z zawodu? Oczywiście, z Garmisch Partenkirchen. To jest z kwalifikacji Stefanka z numerem 26 z tego roku. Okay. Jest pan fanem skoków, jak rozumiem. Jak najbardziej. No to się cieszymy, tak, że też mam nadzieję, że pod Beskidzia. Jak najbardziej. Tylko testy! Brawo za 3 punkty, brawo za pierwszą połowę i brawo za 10 minut drugiej połowy. Na resztę nie brawo.
Lori, du musst heute auf Polnisch. Kto wygrał mecz? Kto wygrał mecz? Idzie, idzie! Idzie, idzie!